Pani poseł Małgorzata Tracz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panowie ministrowie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja jako reprezentantka Partii Zielonych, którzy też aktywnie w Parlamencie Europejskim sprzeciwiają się tej umowie Mercosur, jestem wdzięczna za to, że możemy o tym porozmawiać, bo mam wrażenie, że do tej pory w Polsce to był taki dość temat, o którym się nie mówiło. Mam też świadomość, że długo te negocjacje handlowe trwały, ale w pewnym momencie utknęły, prawda? I obecnie poszczególne rządy, parlamenty, o czym też powiem później, są dość przeciwne. Dziękuję za przedmiotowe przedstawienie wpływu na polskie rolnictwo tej umowy handlowej. Ja chciałam zwrócić uwagę bardziej na kwestie dotyczące środowiska, także praw pracowniczych. To w panów wypowiedziach troszeczkę wybrzmiało, ale chciałabym też jakby przedstawić te argumenty. No, wiele środowisk, szczególnie tych ekologicznych, mówi, że Mercosur to jest tak naprawdę handlowanie środowiskiem i porozumienie destrukcyjne dla bioróżnorodności. Jako przykłady można tutaj podać przede wszystkim wylesianie, tak? Mamy świadomość, że wycinanie Puszczy Amazońskiej pod uprawę soi, pod hodowlę bydła, także też trzcina cukrowa potrzebna do produkcji bioetanolu, no także przyczynia się do tego wylesiania. No i jednocześnie nie jest to kompatybilne z walką o klimat, bo jednak musimy przede wszystkim coraz więcej drzew sadzić, zamiast je wycinać. Kolejna rzecz to jest także ilość pestycydów używanych w krajach Ameryki Południowej, które no, w Unii Europejskiej w takich ilościach nie są dopuszczane i też będą jeszcze bardziej ograniczane ze względu na Europejski Zielony Ład. Nie wspominając też o GMO, prawda, czyli soi właśnie z Ameryki Południowej, no, genetycznie modyfikowanej, od której w sumie jako cała Europa jesteśmy póki co zależni, ale też mieliśmy tutaj na komisji wiele dyskusji o tym, jak to uzależnienie zmniejszyć i stawiać na polskie rośliny białkowe. Następna kwestia, no to sam handel, prawda, i transport tych dóbr pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur, czyli dodatkowe emisje, które wpływają na globalne ocieplenie. Później mamy też zagrożenie związane ze sprowadzeniem inwazyjnych gatunków różnych, prawda, zarówno roślin, jak i zwierząt, które przy takim obrocie handlowym byłoby możliwe. Jak jestem przy zwierzętach, to też tutaj pan minister podkreślał kwestię dobrostanu zwierząt, tak? Czyli z jednej strony jako Unia Europejska w Europejskim Zielonym Ładzie, w strategii od pola do stołu idziemy w tym kierunku, żeby zmniejszać transport zwierząt oraz, znaczy, żeby te odległości były mniejsze, prawda? Jak najmniejsze. Podnosimy standardy dotyczące dobrostanu zwierząt, a z drugiej strony no, nie mamy wpływu zbyt dużego na to, jakie te standardy dla zwierząt będą w krajach Ameryki Południowej, a będziemy później to, no, te zwierzęta sprowadzać. Też następna rzecz w kontekście zwierząt, no to też związana z tą deforestacją. Mniej lasów to mniej przestrzeni dla gatunków dzikich i jednocześnie zagrożenie dla tych gatunków. I teraz przejdę jeszcze do kwestii tych standardów fitosanitarnych. No, pojawiły się w tych transportach chyba drobiu, o ile pamiętam, z Brazylii przypadki salmonelli, więc też widzimy, że nie do końca już teraz to funkcjonuje, a nie wiemy, jak może w przyszłości. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy, czyli po pierwsze prawa pracownicze. No wiemy, że Brazylia nie podpisała tej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej właśnie standardów pracy. To po pierwsze. Po drugie, no, w przypadku tego wylesiania mamy bardzo duże naruszenie praw człowieka. Chodzi tutaj szczególnie o prawa ludności rdzennej do ich ziemi. Prezydent Bolsonaro niestety zmienił ten kierunek chronienia rdzennych mieszkańców przed no, wysiedlaniem ich. No i obawiam się, że w związku z umową Mercosur, jeśli ona zostałaby podpisana, to porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Mercosurem, to te zjawiska mogłyby się nasilać.
Też poruszone zostało porozumienie paryskie, czyli to globalne zobowiązanie do redukcji emisji. Tak, ono się znajduje w tej umowie, ale tak jakby jest to osobny rozdział, a inne rozdziały praktycznie się do niego nie odnoszą i nie spełniają wymogów tego porozumienia paryskiego, no bo też mamy świadomość, że produkcja mięsa także przyczynia się do zmian klimatycznych, tak samo jak i transport, jak i wylesianie, więc jest tu pewien taki rozdźwięk. I już kończąc, no to odkąd trwają rozmowy o tej umowie, jest dosyć duży opór społeczny. Z tego co wiem, już oficjalnie rządy i parlamenty Francji, Holandii, Belgii, Irlandii oraz Austrii wypowiedziały się przeciwko tej umowie. Ja tutaj mam wrażenie po wypowiedziach panów ministrów, że jeszcze chyba jako Polska nie mamy takiej konkretnej decyzji podjętej i chciałam tutaj dopytać, czy jako Polska dołączymy do grona tych państw, które po prostu nie akceptują tego porozumienia w obecnej formie. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. Pan poseł Jan Duda.